Hejo, siema, siema. Dzisiaj test kasków najtańszych z Allegro, jakie udało mi się kupić. Zapraszam. Za 35 zł. Kask integralny, dwie szybki, R1, na R1 to jest nawet, nie? I tu masz opis. Kask wykonany jest z lekkiego materiału, wewnątrz wypełniony pianką poliuretanową, posiada pasek zapinany na zaczas, dwie ruchome szybki, przezroczysta i przyciemniana. Rewelacja. Zobacz. I drugi offroadowy, czyli na crossa, nie? Taki jak dla ciebie. Tu jest cena, kurde, wyświchtana, 74 zł. I opis też to mamy do tego kasku. No też tak. Jest z pianki poliuretanowej. Też jest z pianki, wypełniony, posiada pasek zapinany na zaczas. Trąca mi to tym samym Chińczykiem. No i zrobiłem test Europa i teraz zrobię test najtańszych kasków, jakie znalazłem na Allegro. Nie wiem, czy tańsze są, to dla mnie były najtańsze, jakie znalazłem. Nie masz noża? Noża? Nie. Nóż wsadziłem do KTM-a i nie oddał. I wierzysz, że w ten karton wchodzą dwa kaski? Wierzysz w to? To chyba są dla takich małych główek, wiesz? To są mikrokaski. Mikrokaski. King size. Jest jeden. King size dla każdego. Dla każdego. Słuchaj, mam pierwszy. Są kaski na te małe chińskie łebki. Sprzedawca dobrze zapakował. Upychał wózkiem widłowym. Zgodnie z instrukcją. Dobra, nie ma kartonika, no wiadomo, 35 zł, no to jeszcze kartonik, nie? Kask. Ma zabezpieczenie. To jest może szyba, a nie zabezpieczenie. Nie, to żebym czegoś nie popsuł zaraz. Nie? No to jest cenna ściga. Tak, tutaj no. No. No, generalnie powiem tak, że tu jest wszystko twarde. No weź. Nie. No, weź ręk, no ale to ten ci nie ugryzie. No nie, to nie jest sterylne, nie martw się. No. Ale, ale mocny jest, nie? No teraz, o, tak. Tak się poddaje, tak. No zaraz będzie test, zresztą na wózeczek sobie ładnie wiedzie, delikatnie. Ta szybka, poczekaj, musimy ją... Patrz, podwójna szyba, jest. Zobacz. Ale co autor miał na myśli? Tu masz daszek od razu. Tu wloty powietrza. Nie? Wylot jest? Nie ma wylotu, nie? Jak jest wlot, nie? Tu? To nie ma wylotu. No tu nie. Są. Tu są! Sorry, jednak są. To przepraszam, nie zauważyłem. Cyrkulacja powietrza jest. Tu też, no. Tu jest. Tu, ale nie wiem, czy tu coś chodzi, czy nie. To jest naprawdę to malowanie i dobra. Teraz wszystkich interesuje na pewno kask. Tu już jest worek. Tu już jest lepiej, bo jest kartonik. 7,5 dychy, nie? 7,5 dychy. Malowanie ładne. Matowe. Zobacz, mat. No ale to, no nie bój się, no przecież to nie jest radioaktywne. Ale widać, nie trzeba do tego. Aha, ale no jak... Ale... Poczekaj, worka nie dopasowali chyba do kasku. Nie mogę ściągnąć. Ja jestem po prostu ciekawy. A może wkładali jak był mały i później urósł po drodze? No. Wiesz co, ja po prostu, ja nie, żeby się, wiesz, śmiać z tych kasków. Ten jest kozak, tylko już był lekko użyty. No tak. Tylko chodzi mi o co? Chodzi mi o to, żeby po prostu sprawdzić, na co jesteśmy narażeni, kupując taki kask. Czy będziemy zadowoleni? No wszystko twarde, no zobacz. No ten jest dużo lepszy od tamtego.
No ale twardy jest. Tamten to jest atrapa, ale ten ma chociaż wypełnienie, a tamten nie miał nic. No. Dobra, już nie będę mówił o wlotach, wylotach. Tamten to może kask cię uchronić przed muchą. Mhm. Ale nie przed uderzeniem. No dobra, ale też przetestujemy go. No. No. Tak to wygląda. Może ubiorę taki jeszcze, nie? Bo co? Muszę przymierzyć, czy w ogóle... Rozmiar M. O. Ja bym sobie go zostawił na twoim miejscu. Oj, coś się posypało z niego. Zapięcie. No tu powinno być na końcu paska. Aha. No dobra. W każdym bądź razie działa, bo to trzeba przewlec, nie? Jak zapięcie działa, zaraz zobaczymy. Co mnie ciekawi, no to mnie ciekawi właśnie ten test z tym wózkiem. Zobaczymy w porównaniu do Aerocha Aviatora 2.1, jaki będzie efekt. Dobra, sprawdzimy, czy to w ogóle się zapina. No jak już ktoś kupi. Odwrotnie to założyłeś. A tak? Mhm. Dobra, no. No może źle przewlekłem. Źle przewlekłem. No dobra, w każdym razie zapięcie działa. Regulacja daszka działa. Mm. Jest moc. Jest moc. Odpalę teraz drugą kamerę, żeby mieć to lepiej, bo wiesz, nie wiem, czy wyciągnę ten kask po tym. A chcesz wybrać kask do testu? Nie, nie. Który pierwszy przetestujemy? No dawaj, ten już masz w ręce, to testuj. Nie, ja bym może ten, co? Pierwszy. Ten za 35 zł na ścigacza pisze, że on jest. Wiesz. Czyli co, zamykamy szybkę. Umieszczamy kask. Nie boisz się? Nie, a ty? A jest tu. Przekręcamy kluczyk. Zajarało się. O Boże, na pewno się nie boisz? Nie. To było lekko, nie? Aviatora mocniej machnął, nie? Dawaj go przodem. Wciągnął. No to jeszcze jeden mały nacisk. Z głowy już niewiele zostało. Tak. Kask cały. Wierzcie mi, nie ma. Użyłem o połowę mniejszej siły niż przy teście tego kasku Aviatora. O jest. Tragedia, nie? No nie ma co już go testować, nie? No nie bardzo. Mi się wydaje, że jakakolwiek kontakt z glebą, z motocyklem, nawet głową, to macie coś takiego i to wam jeszcze w mózg się jest bije. Pod kolor keczupu. Także... Mam nadzieję, że ten lepiej wypadnie. Dobra. Chciałem powiedzieć, że jakby przeżył ten kask test, to bym komuś po prostu prezentował, ale masakra. Nawet go nie miałem na głowie. Nawet podwójna szybka nic nie pomogła. Czyli nie wiem, no ja nie będę komentował. A ty chcesz coś skomentować? Za dużo z niego nie zostało. Dobra. Mam paragon, to w razie czego mam na gwarancji, to... Dobra, teraz ten kask. I już więcej żadnych testów nie robię kasków, bo po prostu nie ma sensu. No, chyba, że jakąś średnią półkę chcecie sprawdzić i porównać do kasku Aerocha Aviator, nie? Ale z tych tanich to po prostu nie ma sensu. Dobra, jeszcze tylko paletę przestawię, żeby nie było. Dobra. Crash test.
nam tu. 75 zł kask krosowy, tak pisało. Jak widzicie, ja powoli dojeżdżam, nie biję z rozpędu, tylko po prostu chcę powoli dojechać. O! 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 Cały! Cały! Poezja. Cały. Słuchaj, cały. To ten będzie na konkurs, jak przeżyje jeszcze przód. No. Dobra, teraz lecimy w przód. Chyba się nie nada na konkurs. O pierdy, sorry. Złapałeś to, jak to odbiło? Nie, na konkurs to już się nie nada. No ale mocniejszy niż ten naścigacza, nie? No. Wyobrażasz sobie tego naścigacza? Nie bardzo. Dobra. Jeszcze to było już zacznijmy do końca, co? Dawaj. Zobaczymy, czy... Poszły krowy, niech idą łańcuchy. Teraz nie miał szans. No już teraz nie miał szans. Mamy takie jajeczko. Wszystko pękło jak w tamtym. Żadnej, nie ma żadnej, po prostu to nie wiem z czego to jest zrobione, ale... No dobra, no to to jest ten test tych kasków najtańszych z Allegro. Cross. Sport, ścigacz. Także no sorry, no chciałem, żeby dobrze wypadło, ale nie oszukasz. Prawda jest brutalna. Prawda jest brutalna. Lepiej po prostu trochę poczekać, odłożyć kasę, iść do babci, do dziadka, poprosić, niż się zabić, bo naprawdę to was nie uchroni wcale, nie? A nie wiem, może to w ogóle to na pamiątkę będzie jakoś, nie wiem. Pobieram wszystko, no to coś z paragonem oczywiście. To jest takie... Szok normalny. Nie mam pytań. Ty masz jakieś pytania? Do sprzedawcy? Wiesz co, powiem ci, powinni zakazać tego typu sprzedaży kasków. To jest produkt kolekcjonerski. No raczej tak, ale nie może być w opisach, że to się nadaje do czegokolwiek. No, nie nadaje. O jeden. Załamany jestem po prostu. Nara, hejos, ziomale. Analiza mojego zakupu po prostu, to nie jest nic śmiesznego, to jest po prostu masakra zakup tych kasków. Nie żałuję, że kupiłem, przynajmniej mogę wam pokazać, o co chodzi i nie wiem. I pokażcie rodzicom, jakbyście chcieli, żeby wam kupili kask, żeby takiego wam nie kupowali. To już na razie lepiej nie jeździć, niż takie coś kupić. To się nie nadaje po prostu do niczego, do niczego. Nawet nie polecam jako zakup kolekcjonerski. Mimo, że i tak tutaj jest
ściema, bo po prostu są wszystkie te kaski wystawione na Allegro jako kaski na motocykl, na quad, na skuter. Wyobrażacie sobie, żebym ja nie znał się w ogóle i przychodzi do mnie Kuba i mówi: kup mi kask, tak? I ja się nie znam. I co? A dobra, no to tak, jakiś ci wezmę ten za 70, a może za 50, a może za 80 zł. No a sobie chłopak pojeździ, głowy nie będzie zawracał, tak? I będzie wszystko załatwione. No, no i właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Ja w ogóle nawet nie chcę tutaj, jeżeli chodzi o ten opis, nie? Jest jakaś pianka poliuretanowa, a w obydwóch jest po prostu styropian, tak? To wszystko pęka, to w palcach po prostu. To nie o to chodzi, że ja to tym wózkiem zniszczyłem czy coś, nie? Wszystko się po prostu rozwala, nic nie jest... A tu jeszcze naklejki jakieś. Po prostu no palcem ja to łamię, tak? Tu taki kawałek, proszę. Ja to po prostu tak sobie łamię, to jest po prostu zwykły jakiś plastik, to jest tak niebezpieczne. Nie wyobrażam sobie, żeby po prostu... Że takie coś jest w ogóle możliwe, nie? Że coś takiego można po prostu sprzedawać i ludzie to kupują. Masakra. Po prostu masakra. Oczywiście teraz, jak już będę jakiś test robił kasku, to na pewno już z markowych. Już żadnych tam takiego typu w ogóle nawet nie ma sensu w ogóle brać to na testy. Airocha przetestowałem, no wiadomo, to tam dla siebie to zrobiłem. Miałem ten kask po wypadkach i po prostu mówię, dobra, jeszcze sobie wypróbuję, sprawdzę. Ale to jest naprawdę ku przestrodze, jest po prostu tragedia, nie? Po prostu ten kask do niczego się nie nadaje. Mało tego, one jeszcze mają tutaj naklejki z certyfikatami. Opisy po prostu są już w ogóle obłędne. Mówię, ten 75 zł, no to no, za prawie 100 można by było czegoś oczekiwać. Ale niestety, po prostu nie. Nie. Tylko, że może ładnie, fajnie z zewnątrz wygląda, ale nawet jak go ktoś przymierzy, to po prostu głowa lata, to wszystko jest twarde. Te boki trochę są może miękkie, ale jak się to założy, to jest po prostu obłęd, nie? Nie ma w ogóle o czym mówić. Masakra. Idę, koniec, nara, cześć.